Mam 10 maj, czas bardzo szybko biegnie. Dzisiejsze webinarium, tak jak powiedziałem, zostanie poświęcone programowi partnerskiemu. Natomiast, jak wiemy, w czwartek będzie również webinarium poświęcone technologii. Natomiast powiem dzisiaj troszeczkę o pewnych informacjach, nowościach, które mogą oczywiście nam się też przydać jak najbardziej w promowaniu całego biznesu, tego, co tak naprawdę dostajemy w momencie, kiedy kupimy pakiet, kiedy go spłacimy, w jaki sposób mamy to zabezpieczone. To wszystko postaram się dzisiaj też powiedzieć na końcu, po tej głównej części dotyczącej samego programu partnerskiego, który też postaram się w miarę szybko omówić, więc wracamy do, jak gdyby, do głównej tej części. Przedstawię się jeszcze raz dla osób, które być może są pierwszy raz. Nazywam się Mariusz Tuczmański. Prowadzę webinaria przynajmniej od jakiegoś czasu dotyczących partnerskiego. Myślę, że z czasem ten blog zostanie bardzo mocno rozwinięty o inną tematykę, taką dotyczącą rozwoju. Wiem, że firma nad tym pracuje, ale to wszystko jest jeszcze jak gdyby na etapie rozwoju, przygotowywania, więc myślę, że te webinary będą bardzo mocno urozmaicone o pewne narzędzia, materiały, które mogą nam się przydać faktycznie w tej pracy z ludźmi. Natomiast, tak jak powiedziałem, osobiście ja prowadzę te webinary na ten moment dotyczące programu partnerskiego. Usługami finansowymi zajmuję się od bardzo wielu lat, natomiast partnerem i inwestorem firmy Skyward Community jestem od 6 lat. Mieliśmy też okazję w latach 2018-2019 ukończyć takie roczne szkolenie fajne dla coachów, dla ambasadorów z firmy i mam nadzieję, bo wiem, że jest kolejny nabór dla ambasadorów, dla speakerów, więc jak będą takie informacje szczegółowe, postaram się podać tym osobom, które oczywiście tym tematem będą zainteresowane, żeby również w tej dziedzinie robić coś więcej dla firmy, również dla siebie. Tak jak powiedziałem, to szkolenie jest poświęcone programowi partnerskiemu, więc przejdziemy do tej głównej części. W momencie, kiedy tak naprawdę otrzymamy link referencyjny od osoby, która nas zaprosiła do biznesu, pamiętamy, że staramy się korzystać tylko z tych linków, które otrzymaliśmy od osób, które nas zaprosiły na webinaria, na różne spotkania, czy też porozmawiały z nami o firmie. I w momencie, kiedy się zarejestrujemy, otrzymujemy biuro online. W tym biurze tak naprawdę mamy wszelkie narzędzia potrzebne nam do pracy, mamy możliwość kupowania pakietów, mamy możliwość korzystania z wszystkich newsów, które firma nam przesyła, tych takich oficjalnych, które może podać. I otrzymujemy też kilka stron docelowych, stron internetowych, na których jest bardzo dużo informacji o samej firmie, technologii, możliwości inwestowania, więc do tego zachęcam, żeby z nich korzystać każdego dnia, by te informacje, które my mamy jako partnerzy firmy Skyward Community, one były upowszechniane coraz mocniej, w coraz szerszych kręgach, zarówno w Polsce, jak i poza Polską. Tak jak powiedziałem, program partnerski to dodatkowa możliwość zarabiania. Tak naprawdę do czasu, kiedy również nasze udziały będą przynosić nam odpowiednie profity, czy to w postaci dywidendy, czy w postaci możliwości sprzedaży ich na wolnym rynku. Tutaj jest ten podgląd między innymi na te narzędzia, które otrzymujemy, między innymi, przepraszam, linki polecające, do których jest przypięty nasz numer ID, czyli z polecenia, kiedy taki link komuś wyślemy, jesteśmy przekonani, pewni, że osoba zarejestruje się z naszego polecenia. Tu mamy również linki polecające do stron docelowych. To są tak zwane strony jednostronicowe, aczkolwiek one są też dość mocno rozwinięte i na nich też są bardzo ciekawe informacje. Zachęcam do zapoznawania się z tymi narzędziami w zakładce dla partnerów, właśnie narzędzie dla partnera. No i tam mamy różne te materiały. To tak pokrótce na początek, jeśli chodzi o to, co gdzieś tam w biurze otrzymujemy od
firmy. Natomiast jeśli chodzi o sam program partnerski, składa on się, począwszy od partnera, konsultanta, lidera, mastera, eksperta, top eksperta i scale eksperta. Jest ich na razie oczywiście 7, wcale nie wykluczone, że w przyszłości firma również tę ofertę poszerzy, tak jak to stało się w wypadku Sky Experta, którego kiedyś nie było. Natomiast jednego, czego jestem przekonany, to firma w miarę upływu czasu, rozwoju całej technologii, całego projektu, będzie starała się, abyśmy my, partnerzy firmy, w ramach programu partnerskiego mieli możliwości dodatkowych źródeł do kupna udziałów w tej chwili tak zwanej spółki matki, głównych udziałów, które tak naprawdę są udziałami typu A i które mają gdyby pierwszeństwo w różnego rodzaju, powiedzmy, w profitach, ale w przyszłości możliwości sprzedaży między innymi udziałów komercyjnych projektów, ale też pewnych narzędzi, które też będą pojawiać się, i o takim jednym z narzędzi powiem krótko na ten moment, na sam koniec, które też może stać się dla nas wszystkich tu obecnych dodatkowym źródłem dochodu, myślę, że miłym źródłem dochodu. Przejdziemy po kolei do tych podstawowych awansów, czyli partner to jest osoba, która się zarejestrowała, zweryfikowała, zaakceptowała regulamin partnerski i otrzymała możliwość budowania zespołu, zapraszania ludzi do biznesu. Najważniejsze, bez względu na to, jak długo jesteśmy w firmie, nawet jeśli się dzisiaj zarejestrowaliśmy, zweryfikowaliśmy to konto, zaakceptowaliśmy program partnerski, czyli ten regulamin, to jeśli to wszystko zrobiliśmy dzisiaj lub jutro, możemy tak naprawdę już zarabiać 15% z tego, co ktoś włoży do firmy, czyli wkładu, który ktoś włoży do firmy, więc to jest bardzo fajne. Jest to naprawdę dodatkowa możliwość fajnych zarobków. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to można fajnie naprawdę zarabiać, to zapraszam do rozmowy ze mną gdzieś tam w rozmowach prywatnych. Polska niestety, ja na tym ubolewam, ale mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. Gdzieś tam daleko jest niestety statystyka. Były momenty sprzedażowe, gdzie całkiem nieźle zbliżaliśmy się do fajnych wyników, natomiast znów gdzieś tam daleko jesteśmy w rankingach. Natomiast okazuje się, że dużo, dużo lepsi, jeśli chodzi o program partnerski, jeśli chodzi o sprzedaż, są od nas Niemcy, Słowacy, wiele krajów tak naprawdę naszych sąsiednich, ale również tych takich dalszych jak Wietnam, który bardzo mocno przoduje, i wiele innych krajów, a to daje przywileje. Jeśli jest sprzedaż, to również w wielu wypadkach możemy liczyć na dużo więcej, na przykład materiały, wiele materiałów w języku polskim. Bo nieraz zastanawiamy się, dlaczego jakieś materiały, jakieś webinaria, jakieś inne rzeczy są nam wysyłane, ale jest to język rosyjski albo angielski, albo język, którym niekoniecznie się posługujemy. Rozumiemy, że jest nas 200 krajów i teraz, żeby wyjść naprzeciw potrzebom, ale również naszym pewnym, powiedzmy, roszczeniom, muszą iść również z tym wyniki. Nad wynikami jako grupa polska, jako system polski, musimy tutaj jeszcze dość dobrze popracować. Drugi taki ten poziom w programie partnerskim to jest oczywiście konsultant. Konsultant różni się tym od partnera, że to jest osoba, która już zainwestowała pierwsze środki, czyli włożyła pierwsze środki do firmy, minimum $100, zaprosiła dwie osoby, które zrobiły to samo, więc łączny przypis na pierwszym poziomie jest to $300. Widzimy również, że poziom głębokości w programie partnerskim, jeśli chodzi o ten poziom wielopoziomowy, znaczy możliwość wielopoziomowego zarabiania, tak jak to ma miejsce w firmach multi-level marketing, aczkolwiek tutaj nie chcę mylić
typowej firmy Multilevel Marketing z programem partnerskim firmy Skyward Community. Tu widzimy, że o jeden poziom konsultant ma głębiej, czyli jest to już 5 poziomów. Przejdźmy teraz do kolejnego poziomu, poziom lidera. Jest to poziom, który sięga już do 6 poziomów. Tutaj na tym poziomie musimy wykonać pewną minimalną pracę. My osobiście musimy mieć zainwestowane $200, musimy zaprosić 3 osoby z naszego polecenia, które zrobią to samo, ale na pierwszym poziomie musi to być 2000 przypis jednorazowy lub historyczny składki, która została wniesiona do firmy i wtedy otrzymujemy status lidera. Kolejny poziom jest to poziom mastera. Master, tutaj już wymagana jest kwalifikacja, czyli 3 warunki zawsze trzeba spełnić właściwie od tego poziomu. Między innymi własny wkład, wkład grupy z pierwszego poziomu, czyli osoby, które zaprosiliśmy bezpośrednio do firmy z naszego linka i osoby z awansem o stopień niżej. W tym wypadku, jeśli chodzi o mastera, my osobiście musimy jako partnerzy firmy mieć zainwestowane w firmie minimum historycznie $1000. Musimy mieć 3 partnerów ze statusem lider i grupa na pierwszym poziomie historycznie musi mieć zainwestowane, włożone środków łącznej wartości $5000. Jeśli spełniamy te 3 warunki, własny wkład, wkład grupy łącznie z naszym plus 3 liderów, to otrzymujemy status master. Widzimy, że master również, jeśli chodzi o głębokość struktury, sięga już do 9 poziomów, czyli automatycznie awans jest z lidera na mastera o 3 poziomy, z 6 poziomów na 9 poziomów. Ma to oczywiście zasadnicze znaczenie wtedy, kiedy nasza grupa, struktura się rozwija dość mocno w głąb, albo na przykład, nie wiem, na 2., 3., 4. poziomie pojawi się na przykład jakiś mocny lider z grupą, ze strukturą, którą chce wprowadzić do firmy, to ma to oczywiście bardzo duże znaczenie, ponieważ wtedy zawsze otrzymamy jakiś bonus z działalności, z pracy tej grupy. Przynajmniej do tego poziomu, którego sięgamy. Tutaj przechodzimy do tych 3 ostatnich poziomów w programie partnerskim. W tym wypadku oczywiście spełniamy 3 warunki takie same jak wcześniej, tylko o poziom wyższy. Osobista nasza inwestycja na poziomie eksperta musi wynosić $5000. Grupa, czyli obrót pierwszego poziomu plus nasz, musi wynosić $10000 i musimy mieć 3 masterów kwalifikowanych. Różnica jest taka między masterem i tam kwalifikacją taka, że w wypadku eksperta tych 3 masterów wygląda to tak, że musimy 2 mieć bezpośrednio zaproszonych, natomiast 3 to może być master zaproszony przez któregoś z naszych partnerów, czyli może być gdzieś tam na 2., 3., 4., 5. poziomie, ale na innej nodze niż tych 2 pozostałych bezpośrednich. Wtedy taki master, który jest gdzieś tam głębiej, ale na niezależnej nodze, kwalifikuje nam się do naszego awansu na eksperta. Czyli w tym wypadku, jeśli spełniamy również te 3 warunki, otrzymujemy stopień eksperta i to, co najważniejsze, jeśli chodzi o samą strukturę, jeśli chodzi o możliwość budowania biznesu, no to to, co jest ważne, to jest strzałka zamiast rysika, a właśnie, to widzimy, co tu się dzieje. Wcześniejszy poziom to było 9, natomiast w tym wypadku mamy już 20 poziomów. No jest przestrzeń między 9 a 20 poziomem jest bardzo duża i tutaj mamy dość spore gwarancje na to, że w długiej perspektywie żadne bonusy z tytułu programu partnerskiego na nie przepadną, ponieważ 20 poziomów to jest naprawdę sporo. Jak pracujemy z ludźmi na 1., na 2., na 3. poziomie, to są gdzieś tam jacyś znajomi albo dalsi znajomi lub ludzie naszych ludzi, tak jak to się mówi potocznie, to
W tym wypadku wiemy, że 20 poziomów gwarantuje nam, że naprawdę te wszystkie bonusy, które gdzieś tam się wygenerują z tytułu obrotu całej takiej struktury, pojawią się na naszym koncie bonusowym. Także to warto pamiętać. Kolejny poziom, jeden z dwóch ostatnich, to jest... na kolejny. To jest Top Expert, no i tak mówiłem, Sky Expert. Tutaj oczywiście jest też pewna różnica powstaje, zasadnicza, wydaje mi się, ponieważ tak, będąc na poziomie Top Experta, sięgamy maksymalnej głębokości 24 poziomów i to jest maksymalna głębokość, jaką możemy uzyskać w programie partnerskim Skyward Community. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pojawia się dodatkowy, stały, comiesięczny bonus z obrotu naszej całej struktury. Czyli w tym momencie, kiedy nasz obrót naszego zespołu całego w danym miesiącu jest minimum na przykład 20 tysięcy dolarów, to od firmy otrzymamy dodatkowy bonus w wysokości 1500 dolarów, niezależnie od tego, ile bonusów otrzymamy z programu partnerskiego, z 24 poziomów. Aby otrzymać oczywiście ten status, jakim jest Top Expert, trzeba spełniać też trzy warunki. Pierwszy to 10 tysięcy dolarów własna osobista inwestycja jednorazowo lub historycznie. Jeśli chodzi o strukturę, grupę naszą, pierwszy poziom to musi być 30 tysięcy dolarów i musimy mieć trzech kwalifikowanych ekspertów. Dwóch zaproszonych przez nas, trzeci może być oczywiście zaproszony też przez nas, jest to najlepszy chyba układ, bo zależny w dużej mierze od nas, jak pracujemy z ludźmi, ale może być również ekspert na drugim, trzecim, czwartym i tak dalej poziomie w niezależnej nodze, czyli jakiś ekspert, który gdzieś tam kwalifikował się na ten status wśród naszych partnerów. To jest też fajne, że widzimy ten przykład, który tutaj mam podany, że te osoby, które weszły pierwsze do firmy, niekoniecznie najwięcej zarabiają. Zarabiają ci, którzy wykonają konkretną, określoną pracę. Czyli tutaj, jak widzimy na przykładzie, ekspert może pojawić się na przykład na trzecim poziomie. Tu może pokażę na czerwono. Tak, tu widzimy. Jesteśmy my. I mamy eksperta na trzecim poziomie. Natomiast tak naprawdę nasz bezpośredni partner, ten tutaj, niekoniecznie musi być ekspertem albo nawet masterem. Ale ma człowieka, który poszedł jak burza i stał się ekspertem. I w tym wypadku, tutaj w tym przykładzie daje nam kwalifikację. Czyli mając trzech ekspertów, przypis własny w wysokości 10 tysięcy dolarów plus 30 tysięcy, cała grupa z naszym wkładem, bo to jest też ważne, że my do niego jak gdyby się dokładamy, mamy status top eksperta i kwalifikujemy się do comiesięcznego bonusu stałego, dodatkowego z obrotu naszej grupy. Od 5 do 20 tysięcy lub więcej, wtedy jeśli jest maksymalny obrót 20 lub więcej w danym miesiącu, przy dużej strukturze to nie jest duży wymóg, otrzymujemy stałe takie wynagrodzenie 1500 dolarów od firmy, oprócz tych wszystkich prowizji, bonusów, które mamy wypłacone z programu partnerskiego. No i zobaczmy ostatni status, status Sky Expert. Sky Expert to, co jest podobne do tego, co oczywiście jest w wypadku eksperta, no to oczywiście 20 poziomów zostaje w programie partnerskim. Jest również bonus comiesięczny z obrotu. Przy Sky Expercie on jest nieco wyższy na poziomie tym drugim, czyli jeśli jest obrót danej struktury, danej naszej struktury w danym miesiącu w wysokości 30 tysięcy lub więcej, to otrzymujemy od firmy już nie, jak w wypadku Top Experta, 1500, ale otrzymujemy 2000 dolarów. I to jest comiesięczny bonus, który nam się należy, ale
również ta kwalifikacja, która tutaj jest potrzebna dla tego Sky Experta, to 20 tysięcy własny obrót, 90 tysięcy obrót z naszym obrotem struktury z pierwszego poziomu i przy tym ostatnim stopniu musimy mieć już nie trzech, ale czterech kwalifikowanych top ekspertów. Musimy mieć dwóch bezpośrednich i dwóch może być oczywiście na głębszym poziomie w niezależnych nogach. To tak pokrótce, jeśli chodzi o program partnerski. W programie partnerskim oczywiście każdy z nas może dodatkowe środki zarobić, ponieważ jeśli firma, jeśli nasza gdyby organizacja dobrze pracuje, to w danym miesiącu zamiast 15% bonusu z pierwszego poziomu możemy tak naprawdę dobić w danym miesiącu do 18% w zależności od ilości płatności i ilości tych płatności na pierwszym poziomie. Jeśli mamy tych płatności 5, 10 lub 20, to w zależności właśnie od ilości tych płatności z pierwszego poziomu naszej grupy możemy otrzymać 16, 17 lub 18% bonusu partnerskiego, a nie 15, czyli 3% więcej jest taka możliwość. Teraz jeśli chodzi o pewne wyróżnienia, jeśli chodzi o program partnerski, tu jeszcze oczywiście te podstawowe zasady są, które pewnie już dobrze znamy. Minimalna kwota inwestycji na ten moment we firmie to $50, czyli dostępne na każdą kieszeń, bo to jest 200 zł z haczykiem. Również minimalna kwota wypłaty, czyli na zewnątrz to $30. Mamy 24 poziomy programu partnerskiego, do takiego poziomu możemy dojść. No i każdy z nas może zaprosić dowolną ilość osób, tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli chodzi o dodatkowe takie powiedzmy wyróżnienia, bonusy, na poziomie mastera jest to długopis, natomiast nieco dalej później mamy eksperta, jest to $500, top expert jest to $1500 i sky expert jest to $2000 jednorazowo po otrzymaniu tego statusu. Jeśli chodzi o program partnerski tak naprawdę i możliwość współpracy z firmą Skyward Community, tutaj w tym wypadku też Unicki String Technology, to wszystko te, mówimy o tych firmach, które wchodzą w skład holdingu, jest to naprawdę duża szansa każdego z nas stać się częścią projektu, który zmieni cały świat. Mówimy tu o transporcie, który jest potrzebny każdemu z nas i w wielu naprawdę dużych krajach uprzemysłowionych, zatłoczonych, ten nasz transport, powiedzmy, to jest pewną formą wybawienia i możliwością rozwoju gospodarczego. Bardzo ciekawa informacja, o której oczywiście my, większość z nas wie, ale każdy z nas, kiedy rozmawiamy z potencjalnym partnerem, klientem, musi się dowiedzieć, że każdy z nas może stać się współwłaścicielem. I to nie jest jakieś tylko słowa, ale tak się faktycznie staje, że jesteśmy współwłaścicielami, ponieważ nasze udziały spisane są do rejestru spółki sztywno. Technologii, która została wyceniona przez niezależnych ekspertów na ponad $400 miliardów, zanim cokolwiek zaczęto budować. Czyli to, co pan Anatolij Junicki tworzył przez ponad 40 lat, od lat 70., cała ta ideologia, cała ta technologia, którą miał, można powiedzieć, w dokumentacji, została wyceniona na $400 miliardów. Sami sobie odpowiedzmy, czy jest to mała, czy duża kwota. Jeśli mamy informację, jak to miało miejsce w innych firmach, jak została wyceniona technologia, czy jakiś temat, na jaką wartość, zanim cokolwiek zaczęto tworzyć. Ja osobiście nie znam innej firmy, która byłaby wyceniona zanim cokolwiek stworzyła na $400 miliardów. Tutaj tak to miało miejsce, więc to już pokazuje wyjątkowość naszego projektu. Również to są te slajdy, które tydzień temu umieściłem. Nabywamy udziały spółek, tak naprawdę udziały spółek kilka razy taniej w porównaniu do ich potencjalnej wartości nominalnej. Czyli tak naprawdę to dyskonto, które mamy w udziałach, o których też za chwilę jeszcze będę mówił, to jest cena, jaką dzisiaj płacimy,
a jaka jest tak naprawdę już jej rzeczywista wartość nominalna. Czyli może być tak, że dzisiaj wydajemy 1 dolara o wartości nominalnej, na przykład 30-40 dolarów. Czyli jak gdybyśmy dostawali na przykład 3000, 4000 już na dzień dobry w wartości takiej, powiedzmy, gwarantowanej, minimalnej. Bo to, jak rynek będzie dyktował, jak rynek będzie traktował już po wejściu na giełdy, to może być dużo ciekawiej. Natomiast to, co mamy po zakończeniu tego 15 etapu, to w umowach mamy zapis wartość 1 dolara za jeden udział. Tu jest ten zapis, że w przypadku pomyślnej realizacji projektu otrzymasz zysk odpowiedni do nabytej liczby udziałów. Oczywiście my tutaj dzisiaj nie mamy wątpliwości, że projekt będzie realizowany pomyślnie, ponieważ już rozpoczęła się realizacja projektów adresowych. Natomiast dywidendy oczywiście będą z tytułu kilku, między innymi uzyskanych dochodów po rocznym audycie. To jest jedna rzecz. Będą dochody uzyskane między innymi ze sprzedaży części udziałów, na przykład na rynku już wolnym, na giełdzie, i te udziały, które będą sprzedawane na rynku globalnym, czyli gdzieś tam na giełdach, z tego tytułu część zysków również trafi do naszej kieszeni, jako my, jako współudziałowcy samej spółki, ponieważ pozostała część udziału jest jak gdyby naszą taką wartością. No i oczywiście to, co możemy otrzymać za same udziały, czyli cenę za jeden udział. Tutaj oczywiście to jest sprawa dyskusyjna. Każdy sobie może jak gdyby dopowiedzieć, natomiast wiemy, jak to miało miejsce z różnego rodzaju spółkami, firmami, technologiami, jaka wartość była ich udziałów na debiucie, jaka jest wartość dzisiaj, więc chyba nikt nie spodziewa się, że nasze udziały gdzieś tam na rynkach otwartych, na giełdach już będą po 1 dolarze. No, nie sądzę, żeby tego typu technologia była o takiej wartości, szczególnie kiedy firma wejdzie na giełdę. Spodziewam się, że osobiście, to jest moje tutaj z obserwacji, z informacji, które gdzieś tam posiadam, które właściwie my wszyscy posiadamy, do tego czasu najprawdopodobniej będą pierwsze projekty adresowe już hulać z pełną aglomeracją, z pełną infrastrukturą, między innymi chociażby o tym projekcie, który jest podpisany przecież na 15 km w samym centrum Dubaju. To też będzie realizowane. Wiemy, że kilka projektów, które firma podpisała, to umowy o poufności, tak jak w banku, więc zanim inwestor strategiczny nie zgodzi się na to, to żadne informacje nie zostaną opublikowane, ale pewne prace, pewne rzeczy już po prostu się dzieją. Tak powiedziałem, wartość intelektualna to ponad 400 miliardów, no i najprawdopodobniej, to też nie będzie przesadzone, że każdy z nas może stać się współwłaścicielem największej spółki XXI wieku, na pewno jeśli chodzi o transport. Tutaj też taka krótka informacja. Ostatnio na webinarze tydzień temu powiedziałem, że tak naprawdę my jesteśmy między 3. a 4. punktem, ponieważ realizacja zamówień wstępnych już się rozpoczęła, a jesteśmy między uzyskaniem dochodu. Firma już uzyskuje dochody, ponieważ wiemy, że realizuje wiele zleceń firm zewnętrznych. Tak naprawdę okres pandemii był trudnym okresem dla tysięcy firm na całym świecie. Niestety bardzo wiele firm nie przetrwało tego okresu i firmy, które wydawałoby się, że nawet były większe niż my i miały jak gdyby większe zaplecze niż my, po prostu poległo. My nadal się rozwijaliśmy. Oczywiście na początku pandemii firma zredukowała pewną ilość pracowników, bo tego wymagały warunki oszczędności i podejście właściwe do naszych środków i finansów. Pamiętamy, tam pracowników było dużo więcej, została ta ilość zredukowana na początku pandemii
czyli ponad 2 lata temu, do około 600 osób. Natomiast później systematycznie podczas pandemii i to, co się działo zarówno w Marynarce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, był wymóg zatrudnienia kolejnych osób, czyli tych pracowników coraz bardziej wzrastała przez te 2 lata. Jest ich w tej chwili dużo więcej niż na początku pandemii, po pewnej, powiedzmy, redukcji. Ale taka była faktycznie potrzeba. Więc uzyskanie dochodu z realizacji projektów, między innymi komercyjnych, i wypłata dywidend, ona jest coraz bliższa. Często mówi się, że jeśli to nie ten rok, to w przyszły rok możliwe, że firma stworzy poduszkę już z tych projektów, z tych zamówień, oczywiście poza projektami komercyjnymi, które jeszcze nie powstały, których rozpoczęcie budowy już się zaczęło, natomiast one oczywiście potrzebują około 1,5, 2 czy 3 lat, żeby niektóre trasy w zależności od długości zostały wybudowane, ale firma tworzy pewne, realizuje pewne zamówienia i to naprawdę grube zamówienia, gdzie może tworzyć pewną poduszkę finansową, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, może dodatkowo finansować technologię, która przecież cały czas wymaga środków i to też się teraz dzieje, więc reasumując, żeby to było zrozumiałe to, co chcę powiedzieć, niewykluczone, o tym mówiło się na kilku webinarach, również o tym pan Anatolij Unicki wspomniał, że możliwe, że w tym roku będzie firma chciała stworzyć pewną poduszkę finansową, którą będzie mogła wypłacić w przyszłym roku udziałowcom. To jest bardzo ważna informacja i też była taka informacja, że 2021 rok zakończył się bardzo dobrze dla firmy. Natomiast kiedy był ten wywiad z panem Anatolijem Unickim pod koniec roku, on powiedział, że przyszły rok będzie najprawdopodobniej najważniejszym w historii projektu czasem. Jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o to, co się wydarzy. My ten czas już mamy, ponieważ mamy maj, więc 5 miesiąc kolejnego roku mija, więc to jest ten rok, o którym pan Anatolij Unicki wspomniał, że on może być jednym z najważniejszych okresów w ogóle w historii firmy. Więc możemy spodziewać się naprawdę tylko dobrych rzeczy. Na ten moment wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem. Kończone są te 2 trasy, 2,4 km. Coraz częściej informacje docierają, że no, jeden z torów jest właściwie wkrótce będzie kończony, drugi jest, jak gdyby te prace troszeczkę są na wcześniejszym etapie, ale też idą zgodnie gdzieś tam z planem. I to jest wszystko w tej chwili realizowane. Również Marynarce wiemy, pamiętamy z jednego z webinarów, że materiały, które firma potrzebuje, zabezpieczyła się na tyle, czyli te wszystkie prace, które zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem, z biznesplanem ma zaplanowane w ogóle na cały 2022, ma po prostu już zakontraktowane, zamówione i dostarczone. Więc tutaj również jakieś inne zawirowania polityczne na świecie, na arenie światowej, nie powinny być przeszkodą, jeśli chodzi o wykonanie pewnych zaplanowanych prac. To, w jakim zespole my jesteśmy, to pokazuje również ten slajd, ponieważ dzisiaj jest nas około 500 lub nawet więcej tysięcy osób, które działają w programie partnerskim. Oczywiście w programie partnerskim tak naprawdę my jesteśmy wszyscy, natomiast pewnie jakaś 1/3, być może nawet mniej osób bardzo mocno aktywnie działa w tym programie partnerskim i zarabia całkiem fajne pieniądze. Tutaj krótko teraz jeszcze zwrócimy uwagę na pakiety, bardzo krótko. Oczywiście każdy zainteresowany zakupem udziałów spółki może kupić te udziały za gotówkę albo na raty. Niektóre pakiety dają możliwość
rad 9, ale standardem na ten moment, już na tym etapie, jest to 5 rad. Pakiet począwszy od 250 wzwyż lub w gotówce. I jak wejdziemy w nasze biura, to tak naprawdę mamy tych możliwości w naszych biurach dość sporo. I również może krótko wspomnę, że te zapisy, które są tutaj, to są te kupony, słynne kupony, które nieco były wcześniej o wyższym nominale, bo można było mieć 50 lub 100% udziału więcej przy kolejnym zakupie o takiej samej wartości. W tej chwili jest to 50 lub 20% więcej przy kolejnym zakupie, ale nadal jest to wartość dodatnia, spora dodatnia, kiedy dokonujemy kolejnych zakupów. To są kolejne pakiety. Tak jak powiedziałem, ta minimalna możliwość inwestycji w gotówce to jest $50. No i później wzwyż 2500, 5, 10, 50 i tak dalej. Natomiast to, co tutaj mamy, to są oczywiście te dyskonta, czyli to jest to, co firma nam daje w formie, no, jak gdyby nominalnej, czyli za $1 dostajemy tak jakby $33, czyli 33 dyskonto, 3300. Po zakończeniu 15 etapu planu biznesowego będzie to wartość 1:1. Że tak jest, no to ja specjalnie skopiowałem część mojej umowy, którą za chwilę pokażę, i również część wpisu do rejestru spółki, który każdy z Państwa posiada, jeśli takie udziały macie i są one spłacone. Tutaj jeszcze informacje o niektórych pakietach, które kupowaliśmy historycznie. Jeden pakiet w 2017 roku, kupując, mogliśmy jak gdyby obsadzić Ekotechnopark Marina Horce. I to był 2017 rok, gdzie z imieniem i nazwiskiem mam takie jedno drzewko, właśnie w swoje osobiste, powiedzmy, jak gdyby zakupione, czyli jak gdyby miałem wkład obsadzeniem tego ogrodu, tego ekotechnoparku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że było tworzone muzeum i cały sufit jest z tysiącami imion i nazwisk inwestorów, którzy w danym czasie kupowali pakiety, udziały i też mogli po prostu gdyby zostać utrwaleni historycznie. O, i teraz to jest to, co powiedziałem, jeśli chodzi o ten zapis 1:1. Każdy z nas w zakładce dokumenty partnera ma swoje umowy. To są tak zwane umowa pożyczki konwertowanej. Umowa pożyczki konwertowanej jest tak ujęta, ponieważ tego wymaga zapis prawny. Wygląda to w ten sposób, że my udzielamy firmie pożyczki w wysokości dowolnej, czy to będzie $50, 100, 1000, 2000, nie ma znaczenia. Jest do tego umowa pożyczki konwertowanej, a firma w ramach tego daje nam jako zabezpieczenie udziały zakładowe wewnętrzne. Oczywiście tam są pewne zapisy w tej umowie, ale ten zapis na stronie 8 każdego kontraktu jest w tym miejscu. To jest ważny zapis, o którym czasami mówiliśmy na niektórych webinarach. I teraz w powiększeniu pokażę. To jest ten zapis, który mówi, co mamy z tego, że kupujemy dzisiaj za na przykład $1, mamy 33 dyskonto na przykład. Pokazuje nam to właśnie to dyskonto, że po zakończeniu 15 poziomu, etapu, przepraszam, będzie to 1:1, czyli jeden udział będzie wart $1. Ta informacja jest tutaj zapisana. Mowa jest między innymi o udziałach klasy A. Oczywiście to są udziały uprzywilejowane, które gdyby mają pierwszeństwo w uzyskaniu dywidendy w momencie po zakończeniu na przykład jakiegoś audytu, uzyskania dochodu i utworzenia poduszki dywidendowej. Mamy do niej pierwszeństwo.
I druga sprawa, to co nas wszystkich interesuje, to jest to. Wartość nominalna jednego udziału jest to 1 dolar amerykański. Każdy z nas może sprawdzić, mamy te umowy w swoich back office'ach po spłaceniu wszystkich rat, jeśli braliśmy na przykład pakiet na ratę. Ale o tym mówmy swoim ludziom, swoim partnerom, których zapraszamy do biznesów w ramach programu partnerskiego, że mają umowę pożyczki konwertowej, które mają zapis 1 do 1. Czyli tak naprawdę jak kupią 1 000 000 udziałów, to wartość nominalna tych udziałów za 1 000 000 udziałów będzie 1 000 000 dolarów. Tutaj w zakładce moje certyfikaty, czyli inwestycje moje certyfikaty, jest oczywiście zapis naszych wszystkich certyfikatów, mamy, można mieć ich bardzo dużo, ale jest taka zakładka jak otrzymaj wyciąg z rejestru. Mówimy tutaj o wyciągu z rejestru spółki. Jeśli klikniemy ten przycisk, ten link, to automatycznie na maila otrzymujemy wyciąg z rejestru spółki. Tutaj jeden fragment takiego rejestru swój zapisałem. Usunąłem te takie drażliwe po prostu dane adresowe i tak dalej, żeby gdzieś nie krążyły, nie wiadomo, po internecie. Natomiast jest to jedna z czterech gdzieś tam stron takiego wyciągu z rejestru spółki. Tutaj akurat są udziały na wartość 2 300 000. Mamy numery, zapisy, numery tych kontraktów. Mamy numery i ilości od do, jeśli chodzi o udziały. Wszystkie nasze dane. Jest to dokument podpisany przez pana Anatolia Janickiego. Jest to dokument wpisu do rejestru spółki naszych udziałów. Wpis do rejestru spółki. Czyli my jesteśmy współwłaścicielami całego, można powiedzieć, majątku. Tak to wygląda. Jeśli jesteśmy tego świadomi, co to oznacza, to bardzo fajnie. Idziemy dalej. Tutaj krótka informacja, jeśli chodzi o to zabezpieczenie Authentication, czyli ta googlowska aplikacja. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ją uruchomić. W ciągu najbliższego miesiąca stanie się to wymogiem. Z tego, co pamiętam, szczególnie wymogiem, bo najprawdopodobniej do logowania będziemy mogli się logować bez żadnych tam dodatkowych zabezpieczeń oprócz naszego hasła i adresu mailowego. Natomiast jeśli będziemy chcieli przekazać komuś środki wewnętrzne, bo jeśli przecież bierzemy udział w programie partnerskim, to zarabiamy bonusy, chcielibyśmy przekazać komuś, naszemu partnerowi takie środki, odsprzedać je po prostu w dobrej cenie, tak żeby ktoś nie przepłacał i żebyśmy my nie tracili na wartości, to czy też ewentualnie chcielibyśmy wypłacić na przykład na kryptowalutę dowolną, dostępną w systemie, to już będzie osobiście wymóg takiej aplikacji mieć na swoim urządzeniu, czy to telefonie, czy na tablecie zainstalowaną i będzie trzeba odpowiednim kodem potwierdzić taką transakcję. Do tej pory, jeśli posługiwaliśmy się kodami PIN, SMS-ami, w zależności jak tam mieliśmy to uruchomione, to będzie ujednolicone. Jak firma ostatecznie wprowadzi tą aplikację i będzie pewnie komunikat, że załóżmy od tego tygodnia na przykład wszystkie transakcje będą potwierdzane kodem z aplikacji Authentication tej googlowskiej, to wtedy będzie tylko ta możliwość, aby faktycznie jakiekolwiek środki wypłacić lub przekazać wewnętrznie, trzeba mieć tą aplikację. Czyli uwzględniajmy sobie to w planach, żebyśmy nie byli zaskoczeni, że czegoś nie mamy, a chcemy gdzieś tam komuś środki odsprzedać. To jest dokument potrzebny do tego, żeby zmienić jakiekolwiek dane na naszym koncie lub prosić firmę o cokolwiek. Jeśli na przykład zablokowaliśmy sobie konto albo chcemy zaktualizować dowód osobisty i tak dalej, to najczęściej będzie potrzebna SWIFT-focia z naszym dowodem aktualnym plus kartką z napisem SWC, imię, nazwisko i aktualna data.
I to jest dokument, który tak naprawdę już jest wymagany w wielu firmach, więc tutaj nie jest to jakaś farbela, jakiś, nie wiem, dziwny wymóg, bo w wielu firmach, nawet bankach, systemach bankowych wymagana jest SWIFT-focia, jakiś dokument tożsamości dodatkowo, żeby się zidentyfikować, żeby nie było tutaj żadnej możliwości oszustwa. Jeszcze kilka newsów, które mieliśmy w ostatnim czasie. Ten oczywiście już był tydzień temu, ale on jest bardzo przyjemny. Czy przewidziano pojawienie się transportu strunowego w kinie? Oczywiście w pewnym czasopiśmie popularnym pojawił się artykuł na temat pewnego filmu z 2005, Wyspa, gdzie w jednym z fragmentów pojawił się pewien środek transportów. To jest nasz oczywiście transport, natomiast pojawił się taki transport. Przepraszam, mi się tutaj akurat pomazało, ale właśnie taka forma transportu, bardzo mocno przypominająca oczywiście nasz transport strunowy. No i oczywiście było pytanie, czy to jest tylko przypadek, czy faktycznie twórcy filmu kierowali się jakimiś materiałami, które być może już były wcześniej dostępne. Wiemy, że jeśli chodzi o technologię strunową, transport strunowy i różnego rodzaju wynalazki, różnego rodzaju próby i tak dalej, eksperymenty były już robione w latach 70., 80. i tak dalej przez pana Antulia Junickiego i razem z nim współpracujących ludzi. I twórcy filmu być może właśnie opierali się gdzieś tam na pewnych zapiskach, materiałach, które gdzieś tam się pojawiły już w ówczesnej prasie, ale to był oczywiście jeszcze nie ten etap, kiedy my tworzyliśmy fizycznie. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tym czasopiśmie, w artykule, pojawiła się tutaj, chyba tutaj będzie na tej stronie, informacja, że właśnie po tym 2005 roku, jest to niezwykłe, ponieważ parę lat później ten środek transportu, który był tam w tym filmie science fiction, pojawił się w świecie realnym. Czyli firma zaczęła tworzyć transport strunowy z różnego rodzaju modelami zawieszonymi właśnie na strunie w powietrzu. I to jest warte uwagi, ponieważ robi się o tym naprawdę coraz głośniej. To był ten news odnośnie tej właśnie tego uwierzytelnienia, więc przesunę dalej. Tutaj warta jest uwagi również ta informacja. Partnerem projektu Arabii Saudyjskiej została amerykańska firma Quadris. I oczywiście jest to warte uwagi, ponieważ jest to jak gdyby kolejny etap ekspansji firmy i rozwoju naszej firmy, która zaczyna podpisywać umowy z firmami, które są w stanie sobie poradzić z rozwojem naszego transportu na jakimś danym terenie. Tutaj akurat w wypadku Quadris to jest firma, która, jak tu powiedziano, szczegóły umowy nie są znane, jednak strona internetowa Quadris mówi, że firma ma teraz prawo do rozpowszechniania transportu strunowego w Arabii Saudyjskiej. Czyli to jest taki partner, jak gdyby na wyłączność, na tym terenie. Firma z kapitałem amerykańskim, więc jest to dla nas informacja jako udziałowców ciekawa. Tutaj była akurat informacja bezpośrednia z ich strony internetowej. Tutaj też ważny zapis. Jeden z magazynów po prostu też w ostatnim czasie zaczął się też rozpisywać o zaletach transportu towarowego Unicki String Technology. No i oczywiście tam w tym newsie, jakbyśmy się z nim zapoznali, to mamy najróżniejsze informacje, między innymi właśnie te wszystkie zalety, czyli małe zużycie materiałów, trwałość, odporność torowiska, no oczywiście mamy gwarancję na 100 lat, dostępność i szybkość dostawy ładunków, zautomatyzowany system sterowania, minimalny przydział ziemi, jeśli chodzi o budowę, i tych korzyści faktycznie jest dużo, dużo więcej.
więc zapoznajmy się w wolnej chwili z tym materiałem. Tutaj bezpośrednio właśnie na tej stronie tego magazynu pojawił się ten artykuł. On jest o wiele obszerniejszy. Dobrze z nim się całym zapoznać. Translator Google automatycznie się włącza, więc cały artykuł można w miarę możliwości płynnie przeczytać w zrozumiałym języku. I teraz jeszcze kilka na koniec tez z 27 kwietnia Aleksieja Suchodojewa. Ja tu naprawdę zwróciłem uwagę tylko na takie, co moją uwagę w ogóle przykuły. To jest świetna informacja. Tutaj jeśli chodzi o Aleksieja Suchodojewa, on mówi tak. Zacznę od recenzji poważnego artykułu w World Construction Today. Tutaj tytuł brzmi Winnicki String Technology zrobił to, czego nie potrafił Virgin Hyperloop. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Natomiast wiemy, o co chodzi. To jest ten bardzo szybki pojazd, który gdzieś tam początkowo był jak gdyby pod skrzydłami Elona Muska, później on tam przekazał ten temat gdzieś dalej. I on tak naprawdę rozwiał się gdzieś po kościach, ponieważ oczywiście ta firma miała zajmować się wieloma innymi rzeczami, również transportem miejskim i innymi rzeczami. Artykuł bardzo ciekawy, magazyn bardzo znany w branży i tytuł. Unicki String Technology zrobił to, czego nie potrafił. Więc wierzcie mi, że ta informacja naprawdę szerokim echem z takiego magazynu bardzo mocno się rozejdzie. Tutaj taka fajna informacja też została podana przez Aleksieja. Twierdzenie, że firma zajmująca się transportem strunowym była w stanie zrobić to, czego nie potrafił Virgin, jest wystarczająco poważna. Widzimy, że informacje o technologii docierają do całego, świata. Nie wykluczam, że w takiej prezentacji inne media pochwycą podobne wiadomości, że po prostu za chwilę gdzieś tam ten temat będzie rozpowszechniany przez kolejne bardzo mocno znane branże budowlanej, jeśli chodzi o transportowej, właśnie pojawiać się. Zachęcam naprawdę do zapoznania się z całym newsem, bo z tego webinaru, ponieważ on jest bardzo ciekawy. Naprawdę bardzo ciekawy. I dla nas informację taką istotną jako udziałowców, co się dzieje we firmie i jak się upowszechnia wiedza, utrwala wiedza w umysłach ludzi decyzyjnych na całym świecie. Tu krótka też informacja, która moją uwagę też bardzo przykuła, co firma stworzyła. Tłumik wiroprądowy. Co to takiego? Myślę, to jest nowy całkowicie wynalazek. Tutaj Aleksiej pisze, że tłumik w przeciwieństwie do istniejących analogów działa bez prądu. To nie jest wymiana hamulców, ale dodatek do układu hamulcowego. Takie urządzenie pozwala położyć pewien margines, zastrzeżenie, wymagań certyfikacji do wolnych modeli transportu strunowego. Tłumik wiroprądowy to wyjątkowy wynalazek stworzony we własnym zakresie. W przyszłości może to być osobny kierunek handlowy, ale teraz nie ma takich celów. Czyli tak naprawdę niewykluczone, że również na tym firma będzie dodatkowo zarabiać, ponieważ no, nie ma na ten moment. Jest to opatentowany wynalazek stworzony przez naszą firmę, z czego możemy być naprawdę bardzo dumni, co daje też dodatkowe, może dać dodatkowe finansowanie. Zachęcam do tego, żeby się dokładnie też z nim zapoznać. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze informacje, natomiast obiecałem, że też powiem troszeczkę na koniec pewną informację, która może stać się w przyszłości niedalekiej dodatkowym źródłem dochodu, jeśli chodzi o program partnerski. Firma stworzyła coś w rodzaju systemu płatności kryptowalutowych. Jest to licencjonowany przez naszą firmę system i pozwala on zautomatyzować tak naprawdę każdy biznes na świecie w krajach, w których oczywiście przyjmowanie
środków za towary w kryptowalutach jest legalne. Ale co my mamy z tym wspólnego, oczywiście, jeśli chodzi o program partnerski? Między innymi, jeśli dobrze zrozumiałem, to program partnerski będzie zawierał takie narzędzie jak promocja samego systemu płatności i z tego tytułu mogą być pewne prowizje. Będziemy mogli promować system w znanych firmach nam, które działają w trybie online, ale też offline, czyli po prostu normalnie te, które gdzieś tam znamy w Polsce, firmy, sklepy i tak dalej, i będą chciały mieć możliwość płacenia w kryptowalutach, przyjmowania środków za kryptowaluty, czy też płacenia w kryptowalutach. System nazywać się będzie dokładnie, jeśli dobrze to wypowiem, CryptoDium. Będzie działać na rynku jak każdy inny system płatności kryptowalutowych, otrzymując prowizję no, tak naprawdę z każdej płatności. I teraz co? Będziemy mieli też możliwość łączyć nowe sklepy i zarabiać bezpośrednio z prowizji właśnie tego CryptoDium. Każdy partner będzie miał też możliwość sprzedaży jak gdyby własności takiej osobistej, czyli jak gdyby firma jak gdyby na zamówienie całkowicie osobnego biznesu będzie mogła dla nich stworzyć system płatności kryptowalutowych i cały obrót, jeśli to będzie za naszym oczywiście przednictwem, my takie będziemy mieć prawa, za pośrednictwem tego naszej firmy zostanie stworzony ten system dla danej firmy na przykład, i to będzie nasze pośrednictwo, to cały obrót, który gdzieś tam będzie w tej firmie miał miejsce, my z tego tytułu będziemy mogli również otrzymywać pewne prowizje. Także tutaj szykuje się naprawdę dodatkowy, ciekawy, bardzo... Będziemy mogli po prostu zarabiać na tych po prostu sklepach, łączyć je po prostu w całą jedną dużą infrastrukturę. To są takie jak gdyby szczątkowe informacje, natomiast z tego co wiem, to wszystkie materiały, opisy, narzędzia marketingowe pojawią się już najprawdopodobniej w naszych gabinetach w przyszłym miesiącu i wtedy na ten temat będziemy pewnie dużo więcej mówić. Ale to jest kolejny jak gdyby krok do przodu, pokazujący, że firma oprócz możliwości tutaj działania w sprzedaży udziałów, tworzy biznes, który jak gdyby jest tak naprawdę wyzwaniem, jak gdyby realny świat, którym obecnie żyjemy, wymusza, żeby stworzyć coś takiego, żeby na nim zarabiać, bo firma tak, stworzyła przede wszystkim dla siebie ten system na początku, bo korzystała z obcych systemów, no i płaciła im prowizję. Dlaczego? Po co im płacić? Więc wiele miesięcy minęło, nasi ludzie, pracownicy stworzyli świetny system, jeśli chodzi o właśnie ten system, który można również wdrożyć w system programu partnerskiego, normalnie sprzedaż, udostępniać sklepom, stworzyć gdyby indywidualny system płatności dla danej marki, z czego też będziemy mogli mieć profity. To jest dodatkowe źródło dochodu, a pamiętamy, że również firma chce zajmować się mocno tokenizacją i to wszystko jest razem połączone z tym, co się tworzy, więc to daje dodatkowe źródło finansowania dla firmy, nam da dodatkowe możliwości zarobku w programie partnerskim i spodziewajmy się tak naprawdę jeszcze dobrych wielu innych rzeczy, które firma zapewne w przyszłości wymyśli, stworzy pod kątem partnerów, ponieważ wiem, że ludzie z zarządu bardzo mocno myślą intensywnie nad tym, jak pomóc całej społeczności jeszcze więcej zarobić i tak naprawdę dać możliwość rozwoju tak naprawdę całej technologii, dofinansować ją nie tylko z samych udziałów, ale właśnie, żeby zaczęło jak gdyby tworzyć się wewnętrzny system finansowania, na którym my też osobiście zarobimy, bo pamiętajmy, jesteśmy współwłaścicielami całej spółki i tego, co się tworzy wokół całej technologii projektu strunowego
i całej infrastruktury. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Bardzo dziękuję Wam za też cierpliwość, obecność na dzisiejszym spotkaniu. Będę miał więcej informacji, jakichś takich szczegółowych dotyczących tego programu partnerskiego, to na pewno postaram się wcześniej to przygotować i tak powiedzmy w punktach, w prosty sposób omówić, żebyśmy wszyscy dokładnie zrozumieli to, na czym my osobiście możemy wszyscy dobrze, fajnie zarabiać. I temacie, którym pewnie wielu z nas czuje się jak ryba w wodzie. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy wieczór. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.